Hej, z tej strony Lekret, witam Was na moim kanale. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj będzie rozpakowanie klawiatury, którą kupiłem za 1 euro. Pokażę Wam, przyszła do mnie taka opakowana, tylko naklejki z adresem, żadnego dodatkowego pakowania. Teraz to otworzymy i zobaczymy, co tam w środku jest za tego 1 euroska. It's been a while, but I'm coming out of my shell. Okej, słuchajcie, tutaj Ania mi pomogła skadrować kamerę na klawiaturze. Tak jak już mówiłem, przyszła ona w ten sposób. Tutaj troszkę opakowanie było naddarte. Jak widać, nie za bardzo się tutaj nam to. Wiem, że to powinienem tutaj gdzieś naciąć i tak dalej, ale wiecie co, i tak ta tektura idzie do wywalenia, więc za bardzo nie będę się tutaj z nią opierdzielał, po prostu odetnę. Dobra, zobaczmy, co tam w środku jest. Jak już... A tu jeszcze jest taśmy. Ponacinam. Ponacinam. Przypominam, że jak ktoś chce, może mnie wesprzeć na pomagam.pl/radiostacja. Dobra, mamy klawiaturę i tutaj na tym się w sumie zawartość paczki kończy. Zobaczmy rolnika. Klawiatura była sprzedawana jako bezmarkowa. Żaden producent się do niej nie przyznawał. W sumie nie dziwię się, za 1 euro też bym się nie przyznał. Zobaczmy, jak jest feeling. Miała być to klawiatura USB i multimedialna. No dobra, są jakieś przyciski multimedialne, czuję. Pies ci wziął pudełko. Piesiu, później zaniesiemy do śmieci. Zostaw na razie. Ja wiem, że ty jesteś porządnicki. Dobra, mamy tak. No, powiem wam, jestem zadowolona, bo w dotyku... Jestem zadowolona. Jestem zadowolony, bo w dotyku pod palcami, no... Czuję ją jak moją starą klawiaturę edytorską. Stara, dobra. Niemożliwe, bo wszystkie klawisze są. Stara, dobra klawiaturka. Na gumeczkach. Bardzo przyjemnie pracuje. Dość głęboko schodzi, tak nawet ze 4 mm. Bardzo przyjemnie, powiem wam. No i tutaj niby są jakieś te takie przyciski multimedialne. To podejrzewam, że tam jakiś będzie play. Stop, play, pauza do tyłu, do przodu, no nic. Będę musiał później Anię podpytać albo przetestować metodą prób i błędów. No powiem wam tak, jak za 1 euro, jeżeli się okaże, że działa, tutaj jeszcze można nóżki podnieść, no nawet to jakoś tam. Jeżeli się okaże, że działa, no to będę zadowolony, bo odczucia są moje takie dość przyjemne. Ale... No dobra. Będę musiał sobie klawisze wyłamać tylko. Tak, dokładnie tak jak Ania mówi, będę musiał wyłamać sobie spację, bo jest za duża, tutaj N nie jest złamane, będę musiał je nadłamać, tak, żeby się czuć jak ze starego klawiaturą. Powiem wam, praktycznie to jest ta sama technologia, tak jak czuję pod palcami, ten sam rozmiar, jedyna różnica, że tu jest dodatkowy dodany pasek z tymi opcjami multimedialnymi. No dobra, nic, zaraz to podłączę i przetestujemy. No dobra, kochani, powiem tak, teraz wezmę ją troszkę w tak zwany tryb testowy. Poużywam ją z tydzień i później zrobimy takie delikatne podsumowanie. Ale już z natury rzeczy wiem, ona się, taki ten plastik jest taki mięciutki, ugina się. Z natury rzeczy wiem, że ta klawiatura ma największą wadę, w postaci tutaj tego kabelka, który ma tendencję do nadłamywania się i podejrzewam, że nie dalej jak w ciągu miesiąca wykręcę tę oto śrubeczkę, przez tę śrubeczkę, przez to gniazdko tej śrubeczki wywiercę otworek
i przez ten otworek przewlekę trytkę i po prostu złapię tutaj kabel trytytką, tak, żeby mieć pewność, że tutaj on mi się nie będzie ruszał i nie będzie się wyłamywał. Więc to jest modyfikacja, którą na pewno dokonam i dokonam ją w niedalekiej przyszłości i prawdopodobnie nawet nagram na ten temat jakiś tam filmik. Mam taki ręczny coś, taki nawiertak stolarski, coś takiego, który użyłem choćby do tego otworu, wywiercenia otworów tutaj w tym znaku z tyłu, gdzie blacha była milimetrowa i udało mi się to nawiercić, więc naprawdę narzędzie jest prymitywne, ale bardzo skuteczne, więc tutaj na pewno tę modyfikację dokonam, bo wiem z doświadczenia, że po prostu ten kabelek tutaj się w pewnym momencie zacznie wyłamywać i się zepsuje klawiatura. A jak się to zabezpieczy, ten trytką, ten kabelek tutaj, nawet dwoma trytkami, bo to się robi tak, że tutaj pokazuję wam jedną trytkę tutaj, drugą tutaj, w ten sposób, tylko że później się robi takiego zawijaska i tu się łapie tą pierwszą trytkę w ten sposób. O, taki się robi zawijasek i wtedy ta klawiatura naprawdę potrafi wytrzymać długie lata. Zresztą przykład mojej poprzedniej klawiatury, którą miałem ile? 7 lat? 7 lat, bo wcześniej po prostu właśnie w tym najsłabszym punkcie wszystkie się psują. Nie w samej klawiaturze jako takiej, tylko w tym kuźwa kabelku, w tym miejscu, gdzie on wchodzi do klawiatury. Dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę. Przypominam, pomagam.pl/radiostacja. Jak macie ochotę mnie wesprzeć, będzie mi miło. Nie liczy się tylko wsparcie finansowe, liczy się też udostępnianie, żeby jak największe zasięgi miała ta zbiórka. Wtedy łatwiej trafić na osoby chętne do pomagania. Więc zapraszam was do pomocy. Dziękuję wam i pozdrawiam.